W tym roku podstawówki w Powiecie kościańskim opuści rekordowa liczba absolwentów 1162 osoby. Starosta Henryk Bartoszewski spotkał się z dyrektorami szkół i rozmawiał o działaniach, jakie muszą być podjęte, by wszyscy uczniowie obecnych ósmych klas mieli możliwość kontynuacji nauki. Jak wyjaśniał starosta, w tym roku szkoły podstawowe w Powiecie opuści 1162 uczniów, w przyszłym roku będzie ich już tylko 270. Szkoły się nie i nie mogą pracować do godziny 23. Jednocześnie dodał, że w ubiegłym roku szkolnym, mimo iż też mieliśmy do czynienia ze zwiększonym rocznikiem, wszyscy absolwenci zostali przyjęci do nowych szkół, nikt nie został odesłany. I władze samorządowe chcą zrobić wszystko, by i w tym roku było tak samo: miejsce w szkołach ma być zapewnione niezależnie od kosztów. Do wszystkich szkół podstawowych w Powiecie została przekazana ankieta dla młodzieży, która pozwoli na zbadanie ich planów edukacyjnych z kolei szkoły ponadpodstawowe zapraszają na dni otwarte, które będą odbywać się jeszcze w tym miesiącu: 23 marca w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kościanie, 24 marca w zespole szkół ponadpodstawowych imienia Franciszka Ratajczaka w Kościanie i 31 marca w zespole szkół ponadpodstawowych w Nietążkowie.